Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś otworzę dla Was Polibag 30066 z serii Duplo, promujący podserię Cyrk. A zrobię to dlatego, że w opakowaniu oprócz dwóch elementów możemy znaleźć losowo wybraną z pięciu przedstawionych na opakowaniu figurek. Tak więc zawartość tego woreczka może się różnić od zawartości woreczka poprzedniego. Wszelkie kwestie dotyczące opakowania i instrukcji oraz owych dwóch elementów zostały omówione w poprzednim materiale, dlatego też jedynie przypomnę Wam, co możemy znaleźć w środku. A możemy znaleźć akrobatkę, klauna, króliczka, tygryska lub dyrektora cyrku. Zajrzyjmy więc do środka. Klaun. Ale chwileczkę, Ryszardzie. Jedno pytanie, powie jeden z bardziej dociekliwych widzów. Przecież jeszcze jakiś czas temu mówiłeś, że kupujesz te polibagi Duplo tylko z uwagi na zwierzątka, ponieważ nie podobają ci się ludziki. A tutaj mamy obecny przeźroczysty pas, dzięki któremu możemy sprawdzić, co znajduje się w środku. Tak jest, była to świadoma decyzja i spowodowana ona została tym, że postacie z tej serii są pierwszymi postaciami Duplo, które mogę uznać za naprawdę piękne i naprawdę godne postawienia na mojej półce. I tak oto klaun stał się drugą po Bobie Budowniczym figurką Duplo w mojej kolekcji. Posiada on jasno-niebieskie nóżki, które zginają się razem, lecz nie samodzielnie. Czerwony torsik z żółtymi ramionami, nadrukowany tylko z jednej strony. Przeuroczą twarzyczkę, posiadającą zarówno nosek, jak i uszy, czyli to, czego w tradycyjnych ludzikach Lego brakuje. Oraz pięknie wymodelowane zielone włoski. Możliwości ruchu są bardzo wysokie, jednakże figurka posiada jedną zasadniczą wadę. Nie możemy jej rozłączyć na części, ale to zawsze było obecne w figurkach Lego Duplo, więc nie jest to żadna nowość. Na przykładzie mojego bohatera z najgłębszego dzieciństwa możemy również zauważyć pewne zmiany projektowe, które zaszły w figurkach Duplo przez lata, które możemy uogólnić stwierdzeniem, że starsze wersje były bardziej kanciaste. Widać również, że moda na wprowadzanie fryzur do Lego występuje także w serii Duplo, ponieważ wcześniej było ich jak na lekarstwo. Reasumując, moje zdanie na temat tego zestawu nie uległo zmianie, także nadal polecam go w 100%. To by było na tyle na dzisiaj, my widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się.